Znajdujemy się w miejscowości Bestwin, w gminie Zdony, powiat Krotoszyn, województwo wielkopolskie. Chciałbym przedstawić ciągnik Ursus stary C4011 z 1968 roku. Rodzice przepisali mi gospodarstwo i postanowiłem sobie go wyremontować. Nabyłem kabinę z firmy Naglak i dokonałem paru przeróbek z pomocą mechaników. Po pierwsze jest założone wspomaganie, a po drugie, co jest uważam większą atrakcją, nie ma już filtru olejowego na powietrze, tylko jest filtr suchy, co bardzo ułatwia obsługę tego ciągnika. Zawsze można sprężarką wydmuchać, wyczyścić, a nie tak jak starsi rolnicy na pewno zdają sobie sprawę, jak wyglądała obsługa filtra do powietrza olejowego. Kolor wziął się z tego, że 40 oryginalnie zawsze wychodziły zielone, więc postanowiłem sobie zamówić kabinę w kolorze zielonym. Ciągnik pracuje głównie przy opryskiwaczu, rozsiewaczu do nawozu i siewniku. Cięższe prace wykonują ciągniki mocniejsze sąsiadów. Chęcią zmiany kabiny i zakupu po analizie produktów dostępnych na rynku kabiny od Naglaka było przede wszystkim jesienne, czasami nocne prace, które w starych kabinach no, było nieprzyjemnie, czasami było zimno, a w tej chwili jest założona nawet wersja poszerzona, że jest nagrzewnica, także jest ogrzewanie w kabinie, wszystko się pozamyka, więc jest o wiele cieplej i przyjemniej w czasie chłodu czy słoty. Cześć, właśnie obejrzeliście film o kolejnej starej maszynie odnowionej przez swojego właściciela. Do tej pory na naszym kanale było 5 takich filmów. Pierwszy to 35-letni Bizon i Łukasz Dzięcioł z miejscowości Benice. Potem Michał Baranek z Michałowa i jego Ursus C360. I również Marek Cieślak i jego Ursus C360. I całkiem niedawno dwa filmy. Bizon z 1983 roku, Harbowo koło Kiszkowa w województwie wielkopolskim. I Michał Gaj i jego 50-letni Ursus C330 z Kijewa koło Środy Wielkopolskiej.